zastosowanie już zewnętrznego monitora, jednego chociażby, tak, nie mówiąc o dwóch, podnosi efektywność pracy o jakieś 30%. Ilość cyberataków wzrosła według naszych danych ponad 280% w tamtym czasie, czyli na początku 2020 roku. Mieliśmy 3 dni temu imieniny, dostajemy wirtualną karteczkę imieninową. No to klikamy sobie, kto nam tę karteczkę przysłał i widzimy, no, wszystkiego najlepszego, bach. Twój komputer został zaszyfrowany. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek realizujemy we współpracy z firmą HP. A będziemy rozmawiali z osobą, która na co dzień zarządza sprzedażą na poziomie, uwaga, 160 milionów dolarów w skali roku. Ania Ostafin, dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie i witam wszystkich naszych słuchaczy. Drodzy widzowie, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony trendom technologicznym, podnoszeniu produktywności, cyberbezpieczeństwie, pracy zdalnej i wielu innym aspektom, z którymi firma HP ma do czynienia. Natomiast nim przejdziemy do pierwszego wątku, Aniu, powiedz tak w telegraficznym skrócie, dosłownie w telegraficznym, czym Ty się zajmujesz na co dzień i skąd takie liczby? Na co dzień zajmuję się zarządzaniem produktem. Produktem, za który odpowiadam, to są konkretnie notebooki biznesowe. I tutaj, czym jest notebook biznesowy, to pewnie będę mogła więcej powiedzieć przy dalszej części dyskusji. Na pewno urządzenie, któremu warto przy wyborze poświęcić więcej uwagi. Co to znaczy, że jestem product managerem? Odpowiadam za to, żeby produkt był odpowiednio spozycjonowany. I to jest takie kolokwialne słowo, powiedziałabym, ale chodzi o takie skonfigurowanie go i takie jego wycenienie, żeby przedsiębiorcy, którzy tutaj na przykład są naszymi słuchaczami, od razu wiedzieli, tak, to jest ten produkt, który ja chcę kupić. Mm-hmm. Okay. To jest moje zadanie. Okej, okay. Dobra. Pierwsze pytanie. W jaki sposób wy postrzegacie kwestię używania nowych technologii w odpowiedzi na przykład na problem braku pracowników do pracy? To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, ponieważ na pewno bardzo często również w waszych spotkaniach i waszych rozmowach przewija się na przykład temat sztucznej inteligencji. To jest taka technologia, która tutaj boomem wkroczyła na rynek i z przytupem. Pewnie niektóre osoby wystraszyła, czy to nie jest tak, że ja tu mogę zostać zastąpiony przez jakieś mechanizmy takie automatyczne, które wykluczą mnie tak naprawdę z rynku pracy, a część osób wręcz entuzjastycznie do tego podchodzi i czeka na dalszy rozwój tej technologii. I my w swojej pracy też wkraczamy w ten obszar i wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim do takiego obszaru, który jest związany z analityką danych. To jest wiedza i rozumienie tych danych w sposób taki dosyć szybki i bardzo efektywny. To jest moim zdaniem klucz do tego, żeby faktycznie dynamicznie się rozwijać, żeby szukać nowych obszarów, gdzie możemy działać, gdzie możemy sprzedawać i móc również skonstruować odpowiednio ofertę dla danego rynku. I to jest na pewno jedna z głównych rzeczy, jedna z głównych technologii, która teraz będzie budziła bardzo dużo emocji, bardzo dużo zainteresowania. A to właśnie powiedz mi troszeczkę więcej, czy właśnie wy jako korporacja to się temu tak przyglądacie w sposób bardzo intensywny lub wręcz opracowujecie własne rozwiązania, inwestujecie w to? Jak to wygląda? No bo pytam dlatego, ponieważ w historii generalnie globalnej gospodarki było wiele przypadków pokazujących, że firmy działały w potężnej skali, jak chociażby HP, który jest drugim największym sprzedawcą komputerów na świecie. Natomiast zmiany technologiczne niektórych, mówiąc kolokwialnie, zmiatały z rynku. Więc w jaki sposób wy, będąc tak
potężnym okrętem ustawiacie się względem AI? Jakbyś mogła trochę szerzej więcej powiedzieć o tym. My na pewno skupiamy się na kilku elementach, które uważamy, że z punktu widzenia użytkownika, czyli naszego klienta, użytkownika naszego komputera, są istotne i tam sztuczna inteligencja może pomóc. I to jest między innymi wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem urządzenia, bezpieczeństwem użytkownika i jego tożsamości chociażby, tak? Czyli wszystkie mechanizmy, które na przykład są w stanie przeanalizować istniejące zagrożenia, tak? Bądź jakieś procesy, które w tej chwili się dzieją w, nie wiem, w przepływie danych, w procesach w komputerze, które mogą być potencjalnie atakiem, jakimś malwarem, ransomwarem, czymś, czego jeszcze nie znamy. Mhm. I tutaj ten element sztucznej inteligencji jest w stanie tak predyktywnie zablokować na przykład jakiś proces, żeby nie doszło do cyberataku jako takiego, czy przejęcia komputera, zainfekowania go jakimś złośliwym oprogramowaniem, które później może zostać wykorzystane w niecnych celach. Mm-hmm. A powiedz mi, nie wiem, czy na to możesz odpowiedzieć, ale zapytam, jako HP bardziej obstawiacie zwycięstwo Google'a czy Microsoftu w tym wyścigu o sztuczną inteligencję? Wiesz, to tutaj to my współpracujemy i z Googlem, i z Microsoftem. Tak, to są nasi partnerzy technologiczni, mamy rozwiązania jednego i drugiego przedsiębiorstwa, i znaczy jednego i drugiej firmy, i Google, i Microsoftu, więc tutaj my, powiedziałabym, współdziałamy z nimi i raczej się nie włączamy w tę walkę gigantów. Okej, okay. A co byś powiedziała przedsiębiorcom z sektora MŚP, którzy na sztuczną inteligencję trochę patrzą jeszcze tak przez palce i tak... Niby już są świadomi, ale jeszcze z tym nic za bardzo nie robią. Jakby jak wy, znowu jako duża firma, patrzycie na to narzędzie w kontekście tego, jaki może mieć wpływ na całą gospodarkę i na tysiące firm w Polsce? Ja przede wszystkim wszystkich bardzo zachęcam do tego, żeby się tego nie bali, żeby szukali informacji i dokonywali takich sprawdzeń, nawet takich próbnych wdrożeń gdzieś w swoich działaniach, bo uważam, że jest to rozwiązanie, które może bardzo pomóc w rozwoju firmy. Jeżeli mamy takie poczucie z naszą firmą, że utknęliśmy w jakimś miejscu, poszukajmy jakiejś technologii, sprawdźmy, co jest możliwe, chociażby z obszaru sztucznej inteligencji. Czy tam jest coś, co może pomóc nam przełamać ten taki marazm i wyjść z tego martwego punktu i zacząć dalej rozwijać swoją firmę. Zobaczmy, jeżeli na przykład mamy 10 pracowników i mamy wrażenie, że tak naprawdę tej pracy jest dla 20, to być może takie narzędzie z zakresu sztucznej inteligencji może tak usprawnić pracę tych 10 osób, że nie będziemy musieli generować kosztów, podnosić kosztów zatrudnienia na przykład, a uzyskiwać większe obroty. Teraz przejdźmy płynnie do drugiego pytania. Bo wiele osób faktycznie jest skupionych na tym, że AI te kilka miesięcy temu wręcz eksplodowało w mediach. Nie ma co się dziwić, jest to gigantyczny przełom. Natomiast czy są jeszcze jakieś inne trendy technologiczne, które wy obserwujecie na rynku, a które nie mają aż tak dużego szumu medialnego wokół siebie, jak chociażby AI? I tak właśnie, no przechodząc dalej, to jak mocniej by się tutaj skupić, to zobacz, nawet patrząc na czas ostatni, czyli pandemii, to co było potrzebne praktycznie wszystkim, którzy musieli pracować nagle z domu, to są wszystkie technologie i rozwiązania komunikacyjne. Czyli na przykład to, w co my jesteśmy wyposażeni, czy w słuchawkę, czy w taki profesjonalny mikrofon, którym ty dysponujesz, czy w zewnętrzny głośnik, czy korzystamy na przykład tylko z naszego notebooka, który ma wbudowany głośnik, czy chcemy mieć monitor, który ma rozbudowane funkcje bezpieczeństwa. I teraz wyobraź sobie, ja siedzę w pokoju, który jest szczelnie zamknięty, zepsuł mi się klimatyzator, więc jest tu gorąco. Gdyby klimatyzator działał, to słychać by było pewnie jeszcze jakiś szum, o ile nie miałabym słuchawek, które eliminują hałas zewnętrzny. Tak? Mhm. Czyli stosują tak zwany acoustic fence, który blokuje hałas zewnętrzny i pozwala tobie mnie słyszeć dobrze. I teraz między innymi ten obszar został bardzo mocno rozpracowany, chociażby przez nas, i w klasycznych notebookach użytkownik może teraz kupić, może dostać takie rozwiązanie, które pozwala mu być idealnie słyszanym, tak jakby siedział naprawdę twarzą w twarz z swoim rozmówcą. Mhm.
Tutaj też wkraczają właśnie technologie związane ze sztuczną inteligencją, z analizą tych napływających dźwięków. Tutaj jest ogromne znaczenie, ma czas. To musi się dziać praktycznie w ciągu milisekund, żeby, żeby faktycznie można było się słyszeć dobrze i nie było tu jakiegoś opóźnienia. Tak? To jest chociażby jedno. Wszystko to, co jest też związane z transmisją wideo i obróbką tego wideo. Jeżeli na przykład mamy na tyle słabe łącze, że mamy wątpliwości, czy nasza kamera i obraz będzie prawidłowo transmitowany, czy on nie będzie się zamrażał, tak? Czy będzie wystarczającej jakości, czy ja będę dobrze widziana, to tutaj też jest ten element zarówno takiej software'owej obróbki tego obrazu, ale tu też jest taki element, gdzie też już sztuczna inteligencja jest zaangażowana. I tutaj mamy kilka takich rozwiązań, jeżeli tutaj mogę nawiązać do konkretnego elementu mojego portfolio, którym ja zarządzam, modele HP EliteBook. Tutaj naprawdę te rozwiązania, zarówno dotyczące wbudowanych mikrofonów, jakości wbudowanego systemu audio, wbudowanych kamer i całego zespołu tych rozwiązań służących usprawnieniu komunikacji, to jest ten element, który uważamy za jeden z naprawdę takich dużych kroków milowych, które my zrobiliśmy. Właśnie w kontekście poprawy pracy zdalnej, pracy hybrydowej, pracy z różnych miejsc, jeżeli jesteśmy indywidualnym przedsiębiorcą i tak naprawdę nie jesteśmy przywiązani do żadnego biura, to dlaczego nie moglibyśmy teraz na przykład pracować na Helu, ale cały czas być dobrze widzianym i słyszanym tak, jakbyśmy naprawdę siedzieli w biurze u swojego klienta? Zadam Ci pytanie, którego być może się nie spodziewasz, ale muszę, to jest silniejsze ode mnie. W jaki sposób przekonałabyś mnie, użytkownika MacBooka, do tego, żebym się przesiadł na HP? Jeżeli zobaczyłbyś notebook HP, myślę, że zachwyciłbyś się jego stylistyką. To jest pierwsza rzecz. Nie wstydziłbyś się pokazać z tym notebookiem i pokazywać go jako swoją biznesową wizytówkę. Mamy naprawdę absolutnie świetne rozwiązania, których w Macu możesz nie mieć. Masz fajną ilość wbudowanych portów, czyli możesz bardzo łatwo rozbudować swoje urządzenie. Mamy świetnej jakości ekrany, świetnej jakości klawiatury, czyli coś, z czym tak naprawdę na co dzień pracujesz, posługując się notebookiem. I właśnie cały zespół rozwiązań poprawiających komunikację, czyli to, o czym wspomniałam przed chwilą, świetne kamery, świetne wideo. I ostatnim elementem, który przychodzi, świetna wydajność, i rozwiązania bezpieczeństwa zabezpieczające Ciebie jako przedsiębiorcę przed cyberatakami, których jest coraz więcej. To nie jest tylko notebook. To jest naprawdę kompleks rozwiązań, które mają sprawić, że Ty jako przedsiębiorca będziesz mógł pracować wydajnie, z każdego miejsca i bezpiecznie. Drodzy widzowie, słuchacze, dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza opinia i czy używacie komputerów HP. Zobaczymy, co powie nam internet. Poruszyłaś temat, który mamy również zapisany na liście, kwestię cyberataków. Powiedz nam coś więcej, co się w tej chwili dzieje, że tak powiem, w tym obszarze. Nasze badania pokazują i takie badania prowadziliśmy przed pandemią, prowadziliśmy w trakcie pandemii i ważny był ten moment przejścia właśnie do w okresie lockdownu na pracę taką zdalną, pracę z domu. Ilość cyberataków wzrosła według naszych danych ponad 280% w tamtym czasie, czyli na początku 2020 roku. Są różne dane. Nasz partner technologiczny AMD w swoich materiałach i w swoich analizach widziało nawet 700% wzrostu ilości cyberataków. To wynika przede wszystkim z tego, że nie wszyscy byli w stanie szybko skonstruować bezpieczne połączenie pomiędzy pracownikiem zdalnym a siecią firmową i odpowiednio ją zabezpieczyć. Może się wydawać, że VPN, Virtual Private Network i różni dostawcy software'u tego typu, którzy są na rynku, że to powinno być coś, co no, w zasadzie jest takim elementem obowiązkowym, prawie takim jak system operacyjny w komputerze. A paradoksalnie niestety wiele firm, szczególnie tych małych, tak, nie było świadomych, że tego typu zagrożenia można chociażby ograniczyć stosując taki pierwszy element, czyli właśnie tworząc szyfrowane połączenie ze swojego komputera ze światem, żeby ograniczyć ryzyko cyberataku. My wypracowaliśmy cały zespół rozwiązań, który dotyczy
ochrony przed cyberatakami, bo one nadal rosną, one nadal występują, one ewoluują. To nie jest już teraz tylko i wyłącznie na przykład ransomware. Czym jest ransomware dla osób, które nie wiedzą? Ransomware jest to rodzaj złośliwego oprogramowania, który instaluje się na naszym komputerze, w naszym systemie operacyjnym i na przykład szyfruje nam dysk. Tak? Zazwyczaj szyfrowany jest dostęp do komputera. I o ile nie zapłaci się okupu, ransom, czyli okup, za udostępnienie kodu, który odszyfruje nam te dane, tak, jakiegoś dosyć długiego ciągu znaków, no to nie mamy dostępu do naszego komputera. Tracimy go kompletnie. Mhm. Jeżeli zapłacimy, jeżeli jesteśmy małym przedsiębiorcą, to tam może w równowartość 300 czy 600 bitcoinów to jakoś byśmy no może znaleźli, ale ważne jest to, że nie mamy pewności, że ten klucz, który dostaniemy, zadziała. Mało tego, ten klucz może też zostać od razu po jej pierwszym użyciu natychmiast zaszyfrowany. I jesteśmy bez komputera. Jest mechanizm, dzięki któremu możemy się zabezpieczyć przed takim ransomware. Słuchamy. My stosujemy taką technologię bezpiecznej przeglądarki, tak bym powiedziała. Jest to technologia wykorzystująca tak jakby taką wirtualną sesję, czyli jest to tak jakby nakładka do przeglądarki, czy taki add-in do przeglądarki, który tworzy taką wirtualną sesję, która jest izolowana od naszego komputera. Kiedy następuje zainfekowanie takim ransomwarem? One zazwyczaj są zaszyte na przykład w załącznikach, które dostajemy na naszą skrzynkę pocztową, albo klikamy w jakiś link. Tak? Mhm. Tego typu informacje nam mogą być podsyłane. Typu na przykład dostajemy na imieniny, no mieliśmy 3 dni temu imieniny, dostajemy wirtualną karteczkę imieninową, tak? No to klikamy sobie, kto nam tę karteczkę przysłał. I widzimy, no wszystkiego najlepszego, bach. Twój komputer został zaszyfrowany. Możesz uzyskać hasło do odszyfrowania, jeżeli zapłacisz równowartość tylu i tylu bitcoinów, to zazwyczaj jest właśnie w kryptowalutach płatność, jednej albo drugiej. I wtedy musimy coś z tym zrobić, tak? Idziemy, jeżeli mamy informatyka w firmie, bo powiedzmy jesteśmy już średnim przedsiębiorstwem, korzystamy z usług firmy specjalizującej się w IT na przykład, albo mamy swoją osobę, która jest do tego zatrudniona i ona rozkłada ręce. No sorry, no tutaj już mleko się wylało. Albo płacimy, albo wymieniamy pani komputer. Traci pani wszystkie dane, wszystkie zdjęcia, wszystkie zasoby i zostajemy tak naprawdę bez narzędzia do pracy. I teraz, jak działa taki dodatek w wykonaniu HP? On można, jeżeli jest on zainstalowany w komputerze, a zalecam zainstalowanie go we wszystkich komputerach, bo człowiek jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa, zawsze znajdzie się coś. I ja tego jestem najlepszym przykładem, stwierdzając, jestem na pewno świadoma, bezpieczna to jest bezpieczny link, ja bym na nic głupiego nie kliknęła. No i kliknęłam, tak? To nie był ransomware, na szczęście. A co to było? To był malware, który wyciągnął hasła. Mm. Straciłam hasło i straciłam konto na Facebooku. Okej, okay. To się jeszcze dało przeżyć pewnie, nie? No, było to dosyć bolesne. Tak, straciłam dużą grupę znajomych, którą potem musiałam pieczołowicie odtwarzać, bo no nie ukrywam, tutaj Facebook nie pomaga takim, jeżeli się nie jest faktycznie przedsiębiorcą na Facebooku. To moje doświadczenie odzyskaniem takiego konta na Facebooku jest bardzo, bardzo złe. No okay. Po prostu mi się to nie udało. Jeżeli mamy go zainstalowany, to kliknięcie takiego linku otworzy nam stronę właśnie w tej wirtualnej sesji, czyli takiej izolowanej. Jeżeli ten ransomware się uruchomi, to zawsze zaszyfruje nam tylko ten element uruchomiony w tej wirtualnej maszynie. Tak? I to zagrożenie nie jest w stanie przeniknąć do całej reszty naszego komputera. Czyli na przykład zamykamy okno przeglądarki, zamykamy dokument, który był w sensie otwarty, ponieważ to narzędzie działa również na dokumentach typu Word, Excel, PDF i eliminujemy zagrożenie. Czy to oznacza, że to jest narzędzie, które daje 100% ochrony przed atakami z perspektywy właśnie przeglądarki? Tak, z mojej perspektywy tak. Czyli de facto, jeżeli ktoś chciałby zaatakować czyjś komputer, no to jeżeli ktoś używa tego narzędzia, to jedynym sposobem jest na przykład wpięcie się za pomocą pendrive'a bądź przez pewnie skrzynkę mailową, która by omijała to konkretne okno. Dobrze rozumiem? Czy nie? Można by próbować, tak? Tylko jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś podejdzie do naszego komputera z pendrive'a? To jeszcze z innej strony. Na ile w skali rynku jest to przełomowe rozwiązanie?
Być może są dostawcy stricte rozwiązań bezpieczeństwa, którzy podobne zabezpieczenia prezentują. Natomiast wydaje mi się, że tutaj pod względem dostępności tego rozwiązania w produktach HP, bo praktycznie każdy produkt HP może być w to wyposażony, myślę, że jesteśmy tutaj naprawdę unikalnym. A jeżeli używam komputera innej marki i chcę skorzystać z tej technologii, to mogę czy nie mogę? Myślę, że możesz, tak. To nie jest ograniczone stricte do produktów HP, aczkolwiek oczywiście są pewne inne elementy całego rozwiązania bezpieczeństwa, które no, warto, żeby działały na rozwiązaniu HP. A to narzędzie jest płatne czy bezpłatne? Jest wersja bezpłatna, którą ja nawet pobrałam na swój prywatny komputer. Mhm. Mam takiego już kilkuletniego desktopa HP, mhm. którego używam sobie tutaj w domu. I to rozwiązanie jest bezpłatne. Ja go po prostu pobrałam ze strony naszej firmy, tak, w zakładce wsparcie i sterowniki. Mhm. Ono ma pewną ograniczoną funkcjonalność. Dla każdej firmy mamy wersję for business, to jest już płatna licencja, która ma znacznie szerszą funkcjonalność. Czyli to nie jest takie, powiedziałabym w cudzysłowie, pasywne, tylko możemy mieć aktywnie działającą taką sesję i takie oprogramowanie domyślnie zainstalowane na wszystkich komputerach w naszym przedsiębiorstwie. Spoglądając szerzej, nie tylko i wyłącznie na produkty HP, ale gdybyś miała wskazać takie trzy kluczowe elementy, na które ludzie powinni zwracać uwagę, kupując komputery do firmy, żeby to im jak najlepiej służyło, żeby to był mądry zakup, żeby pracownicy z tego chętnie korzystali, żeby to naprawdę było narzędzie, które nie utrudnia ci roboty, a maksymalnie ją ułatwia. To jakie są trzy cechy, na które przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę, a nie zwraca być może? Myślę, że na to akurat co pierwsze mi przychodzi do głowy, to zwraca, a to jest wydajność. Drugim elementem będzie trwałość, wytrzymałość, niezawodność, wsparcie serwisowe. I trzecim elementem będzie bezpieczeństwo. Mhm. Bezpieczeństwo tego urządzenia. Czyli tak jak rozmawialiśmy od początku, są rozwiązania w komputerach dedykowanych dla firm i przedsiębiorstw. I tutaj też mogę za chwileczkę trochę więcej o tym powiedzieć, bo być może to będzie istotne dla przedsiębiorcy, czy to indywidualnego przedsiębiorcy, czy szefa firmy, który chce wybrać komputery dla firm, dla swojej firmy, dla swoich pracowników. Więc te trzy elementy na pewno są istotne. I teraz tak mogę sobie wyobrazić, jak może wyglądać proces decyzji i o zakupie nowych komputerów dla firm. Jeżeli jestem firmą, która zatrudnia powiedzmy 30 osób, nie stosuję podejścia bring your own device, czyli mój drogi pracowniku, jak masz swój komputer, to weź go przenieśmy ci, tu go skonfigurujemy, jakoś coś tam poinstalujemy, możesz z niego korzystać, masz dwa w jednym, czyli swój prywatny i swój służbowy komputer. To też jest jeden z trendów obecnie stosowanych na rynku i to nawet w dużych przedsiębiorstwach. Natomiast jeżeli faktycznie chcemy, żeby nasz pracownik dostał dobre narzędzie do pracy, a to często jest jeden z bardzo fajnych elementów strategii na pozyskanie dobrego pracownika, że damy mu dobry komputer do ręki jako taki komputer mhm. służbowy, to jak taki komputer wybrać, tak? Taki, który będzie faktycznie pozwalał temu pracownikowi zrobić to, co ma zrobić i zrobić to szybko i wydajnie, tak? Ja pierwsze swoje kroki skierowałabym do internetu i tam szukała informacji. Oczywiście strony producentów to jest jedno ze źródeł informacji. Jest mnóstwo porównywarek rekomendowanych, stron rekomendujących rozwiązania i tam znajdziemy na pewno dużo informacji. Jeżeli będziemy szukali dobrego komputera, który da nam właśnie wydajność, bezpieczeństwo, wytrzymałość, to warto sięgnąć do zakładki i wiele sklepów internetowych, i nie tylko sklepów internetowych, ale stron producentów również, ma zakładkę komputery dla firm. I tam, jeżeli jestem przedsiębiorcą, tam w pierwszej kolejności kierowałabym swoje kroki. Mamy całą grupę produktów, którą nazywamy konsumenckimi komputerami. To są wszystkie świetne rozwiązania dedykowane na przykład graczom. Tak? To jest produkt o świetnej wydajności. Tak, świetna wydajność procesora, karty graficznej. Ale czy to jest urządzenie, które jest bezpieczne? No tego nie możemy być pewni. Ale w sytuacji, kiedy wybieramy komputer dla firmy, dla przedsiębiorstwa, to będzie zupełnie inaczej skonstruowane rozwiązanie. Mało tego, te rozwiązania mogą być wspierane przez producentów i autoryzowany serwis producenta przez okres nawet 5-6 lat od momentu zakupu.
tego nie będziemy mieli w komputerze dedykowanym do gamingu, czy takim powiedziałabym zwykłym konsumenckim komputerze, bo jego Ciekawe. Wsparcie ograniczy się zazwyczaj skończy się po 2 latach. Idąc dalej, poruszmy teraz proszę aspekt pracy hybrydowej, pracy zdalnej, ale tak spójrzmy z waszej perspektywy, biorąc pod uwagę znowu, w jakiej działacie skali i zakładam, że testowaliście na pewno wiele różnych rozwiązań, macie pewne wnioski, obserwacje, w jaki sposób praca zdalna powinna być ułożona, czego absolutnie nie powinno się robić, na co można pozwalać, na co nie można pozwalać. Jakby, co możesz nam powiedzieć, co być może nie jest jeszcze powszechną wiedzą, jeżeli chodzi o pracę zdalną, a można to po prostu wyciągnąć z korytarzy korporacji i wdrożyć do MŚP? Ja bardzo generalnie polecam takie rozwiązanie. I tutaj też mogę się odwołać do różnych badań, do takich społeczno-socjologicznych, powiedziałabym, do których miałam dostęp, które czytałam. Praca zdalna, praca hybrydowa jest tym elementem, który może nam pozwolić zatrzymać naprawdę wartościowych ludzi w naszej firmie. Czas pandemii pokazał, że bardzo wiele osób bardzo doceniło ten czas, że może pracować z miejsca, którego chce i nie jest to koniecznie to biuro. Nie musi codziennie podróżować do biura, wsiadać w autobus, czy wsiadać na rower, czy w samochód, dojeżdżać do tego biura i nadal może wykonywać efektywnie swoją pracę i dostarczać, wywiązywać się ze swoich zadań i ze swoich zobowiązań. Więc ja rozważenie pracy hybrydowej, pracy zdalnej tak naprawdę polecałabym absolutnie wszystkim. Taki bardzo wrażliwy element, powiedziałabym, który też w wielu badaniach się przejawiał, to jest pewien brak zaufania, które mogą mieć menedżerowie w firmie albo właściciele firm do swoich pracowników, czy oni, jeżeli nie są na widoku, to czy oni faktycznie pracują. I to nie jest coś, z czym ma sobie poradzić pracownik, moim zdaniem. To jest wyzwanie, z którym musi sobie poradzić ten kierownik, ten menedżer i ten pracodawca, żeby zaufać swoim pracownikom i żeby rozliczać ich z tego, co oni mu faktycznie dostarczają. To jest coś, czego ja doświadczam osobiście w swojej codziennej pracy, która teraz jest częściowo z biura, a częściowo z domu, a dla mnie praktycznie w większości nadal z domu. Ponieważ jest bardzo dla mnie istotnym elementem zaoszczędzenie pewnej ilości czasu, który normalnie poświęciłabym na przygotowanie się do wyjścia do pracy, wyjście do pracy, dotarcie do biura i potem powrót do domu, który ja jestem w stanie poświęcić albo na dodatkowe zadania w pracy i często to robię, bo też jestem w stanie zachować odpowiednią ilość czasu potem już po pracy, na rozwijanie swoich zainteresowań, czy po prostu na odpoczynek, tak? Na kontakty z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi. I to jest właśnie ten ogromna korzyść, ogromny benefit, który przychodzi właśnie z pracy hybrydowej, którego no, naprawdę w bardzo dużym stopniu doświadczyliśmy w ciągu tych ostatnich kilku lat. Z punktu widzenia, powiedziałabym, takiego już troszeczkę bardziej praktycznego i rozwiązań, to na pewno wsparciem w takiej pracy hybrydowej i to jest coś, z czego my też korzystamy, to jest zbudowanie sobie dobrych stanowisk pracy w każdym miejscu, z którego chcemy pracować. Jeżeli wyjeżdżamy akurat na wakacje kamperem i mamy ochotę tam pracować, no to nasze możliwości są trochę ograniczone. Ale jeżeli pracujemy i w domu, i w biurze, to ja bardzo zachęcam wszystkich, to jest moje osobiste doświadczenie, do zbudowania sobie dobrego stanowiska pracy, gdzie mamy zewnętrzne monitory, gdzie mamy klawiaturę, mysz, urządzenie, które nazywamy stacją dokującą, czyli to jest takie urządzenie, do którego mamy podłączone wszystkie urządzenia peryferyjne i dosłownie jednym przewodem podłączamy sobie to do notebooka i mamy tak naprawdę nasze całe gotowe stanowisko pracy. Dokładnie takie same jak w biurze. Dzięki temu mamy dokładnie tę samą wydajność. Nie wiem, czy spotkałeś się z takimi badaniami, ale my ankietowaliśmy naszych klientów i zastosowanie już zewnętrznego monitora, jednego chociażby, tak, nie mówiąc o dwóch, podnosi efektywność pracy o jakieś 30%. Wow, to jest dużo. To bardzo duży przyrost. Ja korzystam, ponieważ jestem osobą, która nie lubi dźwigać ciężarów, więc ja korzystam z bardzo małego notebooka, 13-calowego i dla mnie przy niektórych zadaniach, które wykonuję, typu, wiesz, duży Excel, wiele komórek, tak, to ta 13 cali się robi trochę za małe. Ja, żeby efektywnie pracować, bo duża część zadań w mojej pracy to są zadania analityczne, czyli analiza danych,
Ja już sobie nie wyobrażam pracy inaczej niż na zewnętrznych monitorach. Więc mam dwa zewnętrzne monitory, dwa 27-calowe urządzenia HP, które pozwalają mi przeskakiwać pomiędzy jednym, drugim, trzecim Excelem, obserwować swojego Outlooka, sprawdzać na bieżąco informacje z moimi kolegami z pracy, z moim zespołem handlowym, w jakim miejscu w danym chwili jesteśmy. Tak. I ostatnie pytanie. Powiedz mi, jak długo pracujesz w HP? 13 lat. 13 lat, dobra. Więc z twojej perspektywy, co sprawdza wam się niezwykle dobrze pod kątem budowy kultury organizacyjnej, podnoszenia wydajności całej firmy? Jakie rozwiązania techniczne czy organizacyjne, obojętnie, nie kategoryzujmy, po prostu powiedz nam, co ci przyjdzie do głowy, jakie rozwiązania można by było przenieść RODem bezpośrednio z korpo do MŚP i uważasz, że to miałoby rację bytu? Bo jakby specjalnie to pytanie zadałem dlatego, że korpo jest bardzo często demonizowane przez MŚP, a jakby nie patrzeć, z jakiegoś powodu ta firma stała się taka duża, no i to się raczej nie dzieje przypadkiem, tylko z powodu szeregu różnych decyzji, które często po prostu były dobre. Więc jakie dobre praktyki można by było przenieść znowu z korytarzy HP do tysięcy polskich firm? Wyposażenie pracowników w dobre urządzenia, w dobre narzędzia do pracy. To jest to, co nie tylko HP, ale my też mamy klientów spośród innych korporacji. To od nich słyszymy. Widzimy, co oni kupują i czym się kierują, chcąc wybrać komputer dla swojego pracownika. Właśnie dobre urządzenie, które będzie wydajne i które będzie wspierało mnie jako pracownika na każdym etapie i w każdym momencie pracy i etapu wykonywania zadania, nad którym pracuję. Dla mnie to jest kluczowe i to jest coś, do czego ja bardzo wszystkich zachęcam, żeby właśnie nie ograniczać swojego budżetu inwestycyjnego w IT. Dać temu pracownikowi naprawdę dobre rozwiązanie i dobre urządzenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, drugi element, szczególnie w temacie pracy hybrydowej, o zastosowanie takich rozwiązań, które pozwolą naprawdę dobrze się pracownikom komunikować i pracować zdalnie. Nawet mała firma może mieć pracowników w Gdańsku i w Bielsku-Białej. Chcemy, żeby te osoby były ze sobą w kontakcie. One mogą być ze sobą na bieżąco w kontakcie. Czyli korzystanie z rozwiązań typu Zoom, typu Microsoft Teams, jest parę jeszcze innych rozwiązań takich dedykowanych dla biznesu, tak? Które możemy wdrożyć i które poprawiają taką pracę między zdalnymi zespołami, tak? A takie małe zespoły zdalne również u małego, średniego przedsiębiorcy mogą się pojawić. Ale nawet w sytuacji, jeżeli dana osoba musi zostać w domu po prostu, bo coś się dzieje, nie wiem, muszę się zająć dzieckiem, ale mogę jeszcze ciągle popracować, to jest też element, o który warto zadbać. Taki zupełnie spoza, powiedziałabym, już technologii i biznesu, to wszystko to, co może sprawić, że pracownicy będą czuli, że się rozwijają, czyli dostęp do szkoleń, dostęp do wiedzy, chociażby z zakresu cyberbezpieczeństwa. Tak, bo skoro ustaliliśmy, że często człowiek czy pracownik jest tym najsłabszym ogniwem w całym łańcuchu bezpieczeństwa, to może to właśnie szkolenie z tego obszaru, ale nie tylko z tego obszaru, po pierwsze podniesie ten poziom wiedzy i również bezpieczeństwa naszych danych jako przedsiębiorcy, a wszystkie inne spotkania, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, czego my też doświadczamy, tak? To element szkoleń w dużych firmach, w dużych przedsiębiorstwach jest, myślę, bardzo rozbudowany, w każdym razie w wielu, w HP również. I to jest też ten element, który po pierwsze też sprawi, że pracownik będzie lojalny wobec nas, będzie chciał z nami zostać, będzie chciał z nami pracować, czyli w pewnym sensie go też zwiąże, ale też podniesie jego motywację. On będzie się czuł członkiem zespołu i będzie chciał z nami pracować. Więc te elementy z mojego punktu widzenia są najważniejsze. Jakie słowo na koniec, Aniu? Ojej, przedsiębiorcy, trzymajcie się, tak? Nie dajcie się, nie bądźcie pesymistami. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby optymistycznie patrzeć w przyszłość. Korzystajcie z nowoczesnych technologii, korzystajcie z nowoczesnych narzędzi, nie bójcie się nowych technologii, bo to są rozwiązania, które naprawdę mogą wystrzelić wasz biznes na zupełnie inny poziom.
Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy za wasz czas. Jeżeli wśród was są osoby, które również chciałyby przedstawić ciekawe informacje tysiącom przedsiębiorców w Polsce, to dajcie znać i piszcie na kontakt@przygody.tv. A my tymczasem żegnamy się. Aniu, dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję szczególnie za wątek poświęcony technologii, która może zabezpieczyć polskich przedsiębiorców przed osobami, które mają niecne zamiary w sieci. Kłaniam się nisko, dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Cześć. Ja też dziękuję bardzo, dziękuję tobie również.